dobry, szanowni państwo. Dziękuję państwu, że przybyliście na nasze spotkanie. Poprosiliśmy was o to spotkanie, bo chcielibyśmy powiedzieć, zresztą nie od dzisiaj o tym rozmawiamy, o problemach, które dotyczą państwa i tego, i te problemy związane są bezpośrednio z tym, co w mieście się dzieje. Ja poprosiłem tutaj też i koleżanki i kolegów, którzy są kandydatami do Rady Miasta, w razie gdybyście mieli ich, do nich jakieś pytania, to serdecznie, to bardzo proszę, żeby te pytania później były zadawane. Jest ze mną Jacek Buzalski, który będzie pracował w dużym okręgu Strzemięcin rząd. Jest ze mną Stanisław Szyszka, który będzie w okręgu lotnisko. Jest z drugiego miejsca Henryk Szram, który będzie także w dużym okręgu Strzemięcin rząd kandydował. Jest ze mną Tobiasz Czechowski, który będzie w Tarpnie. Jest Łukasz Mizera, który będzie z pierwszego miejsca startował w Tarpnie. Tobiasz jest dziesiąty, tak? Tak właśnie. Jest Monika Rutkowska, która będzie w Śródmieściu z drugiego miejsca i z pierwszego miejsca Asia Kowalska, która, przepraszam, Asia Pawlik, która będzie startowała z pierwszego miejsca w okręgu Śródmieście. Jest kolega Mateusz Tarczykowski, który też jest kandydatem do Rady Miasta z naszej koalicji. Szanowni państwo, pozwolicie, że na siedząco? Tak. O. Tak będzie wygodniej. Szanowni państwo, wszyscy wiemy, że 16 listopada będą wybory. I my też do państwa przybyliśmy właśnie w związku z tym, że są te wybory. Ale myśmy do państwa przyszli już troszeczkę wcześniej, bo przyszliśmy do Federacji Gospodarczej, którą prosiliśmy, żeby nas też w tych wyborach wsparła. Stąd też i kandydaci z Federacji Gospodarczej, którzy w naszej koalicji z do tych wyborów stają. Chcielibyśmy porozmawiać o tym, co zrobić, żebyście państwo wtedy, kiedy faktycznie udałoby nam się te wybory wygrać, co zrobić, żebyśmy porozmawiali o tym, co dzieje się chociażby na Starym Mieście. Może od tego zaczniemy. Zacznijmy od tego, żeby nie zaczynać od tych strasznych długów, które są w mieście i od tego, że ta sytuacja po wyborach wcale się nie polepszy. Dzisiaj mamy jakby tego już pierwszy skutek, gdzie na sesji Rady Miasta podjęta została uchwała o zwiększeniu odpłatności podatku od nieruchomości, tak? No właśnie, to jest jakby pierwszy symptom tego, o czym ja już mówiłem dużo wcześniej. To jest pierwszy, jakby pierwsza taka, no jaskółka to źle powiedzieć, ale pierwsza taka, nie mogę szybko znaleźć słowa. Zwiastun tego, co, pierwszy zwiastun tego, co nas będzie w przyszłości czekało i jakie kłopoty będą nas czekały, bo z takimi wyborami będziemy musieli się zmierzyć, proszę państwa. To jest oczywiste, żebyśmy mogli zmniejszyć zadłużenie, żebyśmy mogli rozmawiać o tym, ale jak państwo widzicie, jakby człowiek nie chciał i jakby chciał to ominąć, to i tak czy prędzej, czy później do tego tematu zawsze się wraca. I zacznijmy od tego, że swego czasu na Starym Mieście tętniło życie, że swego czasu na Starym Mieście ludzie, którzy mieli tam swoje małe przedsiębiorstwa czy małą działalność gospodarczą, okazało się, że wtedy, kiedy zaczęto budować torowisko, ni stąd, ni zowąd, te sklepy zaczynały być zamykane. A zaczynały być zamykane, bo ja już w swoim wywiadzie do jednego z mediów, które dzisiaj tu z nami na sali goszczą, a które serdecznie witam, powiedziałem w ten sposób, że kiedyś było na Starym Mieście, no jeszcze niedawno, jeszcze 3-4 miesiące temu, ludzi tyle, że trudno było przejść. Dzisiaj można się położyć na chodniku i z 80% pewnością nikt na ciebie nie nadepnie, bo będzie cię widział z daleka, że jest tam jakaś przeszkoda. Okazało się, że ten brak ludzi właśnie na Starym Mieście spowodował to, że państwo nie możecie tam prowadzić swojej działalności. Te wykopki, które tam zrobiono, to albo ta budowa tego nowego torowiska
spowodowała właśnie to, że dzisiaj Państwo te swoje kłopoty macie. Ja powiem szczerze, że jeżeli mam być od początku do końca szczery, to ja się boję, że dzisiaj mamy koniec października, czy końcówkę października, za chwilę zaczyna się listopad i już dzisiaj z pewnością chyba 90% albo i więcej wiemy, że ta budowa na pewno do zimy się nie skończy. Jeżeli zima będzie łagodna, to na pewno będzie można to kontynuować, ale jeżeli będzie mróz, to wiemy, że to są takie prace, których robić nie będzie można i że zastanie nas z tym wiosna, ale to właśnie też to spotkanie, jakbyśmy chcieli wiedzieć, czego Państwo będziecie oczekiwali, czy jak Państwo oczekujecie, że przecież władza, która, jestem przekonany, zmieni się po 1 grudnia czy po 16 października, trudno powiedzieć, jak to się będzie odbywało, co zrobić, żebyście Państwo mogli tą swoją działalność z powrotem w tych samych miejscach przynajmniej zacząć z powrotem, czy zacząć ponownie, żebyście mogli te sklepy, które dzisiaj są tam pozamykane, żeby mogły dalej funkcjonować. Ja powiem tak, ja myślę, że to będzie też zależało od tego, kto te wybory wygra, bo myśmy przyszli do Państwa z taką propozycją. Chcemy, wtedy kiedy wygralibyśmy wybory, chcielibyśmy powołać Radę Gospodarczą, ale Radę Gospodarczą taką z prawdziwego zdarzenia, która zostałaby zaakceptowana przez tych, którzy tak naprawdę z tym pomysłem do prezydenta wyszli, ale też i przez samego prezydenta. Chcielibyśmy z tej Rady Gospodarczej przynajmniej mieć dwie korzyści. Po pierwsze, ja jako, mam nadzieję, przyszły prezydent tego miasta, chciałbym od tej Rady dowiedzieć się, jak Państwo będziecie dalej chcieli prowadzić swoją działalność gospodarczą. Czy te miejsca pracy, czy będziecie budowali miejsca pracy, czy będziecie organizowali miejsca pracy. Bo jeżeli Wy będziecie organizowali miejsca pracy, to ja bym chciał, jako przyszły prezydent tego miasta, tak Państwa wspomóc, żeby przygotować Wam przynajmniej na początek nową kadrę, przeszkoloną, taką, którą moglibyście od razu zatrudnić, żebyście nie ponosili z tego tytułu kosztów. Ale chciałbym też, żeby jeszcze nim ta Rada Gospodarcza powstanie, to chciałbym, żebyście wiedzieli o tym, że chcemy Wam sprzedać te pomieszczenia, które dzisiaj dzierżawicie od miasta. Wychodzimy z takiego założenia, że byłby to dla Państwa jakby pierwsza ulga, czy pierwszy zysk, który Państwo nie musielibyście płacić tych pieniędzy za czynsz. Następnie moglibyśmy porozmawiać też o tym, wtedy kiedy Państwo byście tą działalność wznawiali, jak Państwu ulżyć, żebyście Państwo mogli przynajmniej zarobić na to, na te podatki, które czy prędzej czy później i tak będą Państwa czekały, bo nawet jeżeli byśmy na początku te podatki umorzyli, to one będą umarzane do jakiegoś tylko okresu, prawda? A wtedy oczekujemy, że ta działalność gospodarcza, którą Państwo będziecie prowadzili, będzie już, tak się powiem kolokwialnie, kulała, że będziecie mogli Państwo te podatki, które jak każdy przedsiębiorca w tym kraju płaci i wtedy wychodzę z założenia, że ma czyste sumienie i że dobrze mu się z miastem współpracuje, bo skoro może na nie zarobić i na to, żeby sobie wygodnie żyć, no to znaczy, że to ta działalność, którą prowadzi, przynosi dobre profity i działa tak, jak działać powinna. Jestem przekonany, że czy prędzej, czy później, za chwilę będziemy rozmawiali, dyskutowali o tym, Państwo będziecie zadawali pytania, będziemy jakby na te pytania starali się Państwu odpowiedzieć. Jedno jest pewne, że bo Państwo też mówicie, że rozmawialiście Państwo z zarządem dróg, prawda? Ale tak naprawdę to ja nie wiem, czy to były trafione rozmowy. Bo należało chyba rozmawiać z prezydentem miasta, z tego względu, że to od jego decyzji tak naprawdę zależy, co w tym mieście się dzieje. Zarząd dróg jest tak naprawdę wykonawcą tego, co prezydent miasta tutaj
im polecił, jak zarządził, jakie decyzje w tym względzie mają być, jakie decyzje w tym względzie mają być wykonywane. Więc jedno jest pewne, że obojętnie z kim rozmawialiście, to wprowadzano was w błąd. Z tego co ja wiem, jest gruba teczka tych rozmów i uzgodnień i różnego rodzaju pism i żadne z tych uzgodnień tak naprawdę nie znalazło miejsca, a ja też zacząłem od nie najlepszych wiadomości, bo ale przecież to państwo sami wiecie, że ta budowa będzie trwała jeszcze długo, długo i obojętnie jakby wam obiecywano, to tak to będzie wyglądało. No dobra, to jakby tak początkiem tego, co jakiegoś takiego zagajenia. Myślę, że za chwilę państwo będziecie zadawali już pytania, które będą was, szczegółowe pytania, które będą was interesowały, a my będziemy mogli państwu szczegółowo na to odpowiedzieć. Proszę bardzo, jeszcze pan radny Szlan. Przyszły radny Szlan. Jeszcze nie radny, proszę państwa, moje nazwisko Szlan Henryk. Działalność gospodarczą w tym mieście prowadzę od 1989 roku i to, co nasz kandydat na prezydenta powiedział, potwierdzam to w zupełności i twierdzę, iż potrzebny jest, proszę państwa, na pewno dialog. Dialog pomiędzy władzami lokalnymi, a firmami wszystkimi, jakie urzędują w tym mieście. Nie tylko z dużymi, tylko z małymi i z mikroprzedsiębiorcami. I no, znamiennym jest tutaj przykład, gdzie uczestniczyłem w takiej debacie razem z prezydentem w 2012 roku, kilka osób jeszcze tutaj siedzących i gdzie obecnie panujący prezydent powiedział, iż on z małymi nie rozmawia. A przecież, proszę państwa, prawie 60% wpływu do budżetu państwa, wpływu pieniędzy, to z naszych podatków jest, z tych małych i mikroprzedsiębiorstw. Ponad 70% firm jeszcze w tej chwili do dnia dzisiejszego. Natomiast ten wskaźnik procentowy cały czas spada. Ponad 70% firm to są małe i mikroprzedsiębiorstwa. I czegoś nie rozumiem. Albo jestem zbyt głupi, albo ja nie rozumiem tutaj chęci bądź niechęci i niekompetencji w ogóle urzędników i pracowników, proszę państwa. Potrzebny jest tutaj dialog na pewno naszego państwa. I w takich badaniach ja pozwolę sobie tutaj przytoczyć tylko taki przykład, iż 97% na przykład procent właścicieli małych firm nie odczuwa żadnego wsparcia ze strony władz lokalnych. I powiedzcie, czy odczuwacie to wsparcie? Chyba nie. Chcieliśmy, ażeby tym łącznikiem pomiędzy firmami gospodarczymi, jakie są w naszym mieście, małymi, czy dużymi, czy mikro, miała być ta Rada Gospodarcza. No, jak tutaj kandydat na prezydenta wspominał, Rada utworzona została chyba spod stołu. My proponowaliśmy całkiem inny skład, całkiem inny układ, ale nie chcielibyśmy być władzą czy Radą Gospodarczą, gdzie to funkcjonowało za czasów PZPR-u, gdzie sekretarz pociągnął sznurek i wszyscy łapkę podnosili do góry. Mam tutaj masę przykładów, proszę państwa, to są fakty, gdzie w Polsce już takie kroki zostały poczynione. Dałem materiały prezydentowi, dałem innym ludziom. Zainteresowania nie ma, czyli że nie ma dialogu. Można by się tutaj odwoływać, może wyniknie to w toku rozmowy tutaj. Można by się odwoływać tutaj do różnych przedsięwzięć, jakie próbowaliśmy jako Federacja Gospodarcza podjąć, ale uwierzcie mi, drodzy państwo, że nikt z nami tutaj nie chce do dnia dzisiejszego rozmawiać. Dlatego jako Federacja Gospodarcza popieramy tutaj Janusza Dzięcioła na kandydata, bo to chyba jest jedyny człowiek, który zaczął z nami normalnie rozmawiać i zaczął traktować nas po partnersku. Dziękuję. Szanowni państwo, ja może jeszcze kilka zdań na temat inwestycji budowy linii tramwajowej w Grudziądzu. Pan radny Szyszko w tym razie. Otóż chciałem państwa poinformować, że rozmowa z wykonawcą, wykonawca stwierdził, że potrzebuje kilka miesięcy letnich, aby tą inwestycję dokończyć. Co to znaczy? To znaczy to, że inwestycja będzie dokończona o tej porze, ale przyszłego roku. Także nie ma się czym łudzić. Pan prezydent doskonale o tym wie. Dziwię się tylko, dlaczego zakłamuje społeczeństwo, bo wszyscy przedsiębiorcy, ludzie mieszkający w tym mieście powinni wiedzieć, czy jest coś dobrego się dzieje, czy się dzieje coś złego. Powinni być informowani i nie powinno być to zatajone. Mało tego, inwestycja podroży też koszty ze względu na to, że mamy komunikację zastępczą, gdzie miasto dokłada ponad 4 miliony do komunikacji zastępczej, gdzie nie jest korzystane to z usług linii tramwajowej. O tym się też nie mówi.
a też powinno się społeczeństwo poinformować, w jakim stanie finansowym będzie ta inwestycja. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ktoś z Państwa, pytania? Tutaj kolega Szam też pięknie rozwinął, bo trzeba przyznać, że my od wielu, wielu lat domagaliśmy się takiego spotkania i dwa lata temu udało nam się takie spotkanie odbyć w sali 301 Urzędu Miejskiego z kierownikami wydziałów stosownych. Efektem tego spotkania było właśnie podjęcie decyzji o powołaniu Rady Gospodarczej, ale proszę Państwa, przez wiele lat, przez 6 lat właściwie, dziwnym trafem, to my się musieliśmy dobijać, prawda, o realizację porozumień z 2003 roku, z kwietnia konkretnie, jeszcze z panem prezydentem Wiśniewskim. I jakbyśmy tutaj usiedli i przeanalizowali wszystkie te postulaty, któreśmy wtedy przedkładali, to żaden z tych postulatów do dnia dzisiejszego nie został właściwie zrealizowany. Przez dwóch prezydentów, a to były rzeczy, które w zasadzie w większości prawie nic nie kosztowały. Bo cóż kosztuje spotkać się z przedsiębiorcami, kupcami, rzemieślnikami, prawda, raz na pół roku, raz na kwartał i posłuchać, co mają do powiedzenia. Ale okazuje się, że zarówno jeden prezydent, pan Wiśniewski, jak i pan Malinowski później nie znaleźli nawet czasu, żeby z nami porozmawiać. A problemów było bardzo wiele, chociażby te rzeczy, które nic nie kosztują, a też te, które można spokojnie przeanalizować. To, co powiedziano, jeśli chodzi o remonty torowisk, prawda, no to dzisiaj jest skandaliczna sprawa, bo przez 12 miesięcy wiele firm właściwie w tej chwili zamyka swoje podwoje, część ludzi zwolniła pracowników, a to, co się dzieje w innych sferach, chociażby wypowiedź znamienna kierownika, czy pani dyrektor Biblioteki Miejskiej, prawda, no, nawet tam, prawda, jest zmniejszenie się ludzi, którzy przychodzą, korzystają z tej placówki, jakże ważnej dla Grudziądza. Więc w wielu dziedzinach, nie tylko gospodarczych, ale też i społecznych, i kulturalnych, tutaj jest zapaść. Przez myślę, że realizację koncepcji być może chybionej, być może trzeba było właśnie referendum zorganizować jakieś, bo 65 milionów z tego, co wiem, taka kwota chyba zostanie wyasygnowana i właściwie nic z tych koncepcji pruskich jeszcze dawnych, jeśli chodzi o linie tramwajowe, się nie zmieni, prawda, ta sama jedna nitka, te same archaiczne mijanki, prawda, i jak jechałem ostatnio tramwajem na Rząd, to mimo, że jest tam odcinek ładny, to tramwaj nie przekraczał prędkości 40 km na godzinę, więc pewnie tu będzie to samo. Także ja dziękuję panie Janusz, że pan ten temat podniósł i tylko chciałem uzyskać odpowiedź, czy nadal będziemy też jak gdyby obiektem drugiego westchnienia, bo pierwszym westchnieniem to jest oczywiście są inwestorzy zewnętrzni, prawda, a zapomina się często o tych firmach małych, średnich i większych Grudziądzu, które od lat, od pokoleń funkcjonują, wytwarzają, płacą podatki, a tutaj te dwie władze poprzednie, pana Malinowskiego i pana Wiśniewskiego, o nich po prostu zapominali. Co z tego, że powołane, pobudowane, stworzone jakiś market, który miał w założeniach zatrudnić 100 osób, zatrudnił potem 15 tylko, a przy okazji 100 osób, ale nie przybyło, tylko upyło, prawda, w tym małym handlu. I bym prosił, żeby pan się też wypowiedział, bo wiem, że w toku tych dyskusji można na pana liczyć, ale czy pan potwierdzi to, że w przyszłości ta linia się zmieni, że będziemy mogli liczyć na spotkanie, na to, że będzie dialog, że będzie dyskusja, że będzie wsłuchiwanie się w głos tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą od wielu, wielu lat. Dziękuję. Ja zacznę od takiej historii. Tak naprawdę to dialogu wy uczycie mnie, jak zachować się w polityce i jak być dobrym politykiem grudziąckim i jak w tej grudziąckiej polityce istnieć, to wy uczycie mnie. Ja pamiętam czasy, kiedy w 2002 roku zostałem radnym tego miasta i od razu ni stąd, ni zowąd znalazłem się na afiszach, które państwo sami wydaliście, tych radnych nie obsługujemy. I powiem szczerze, zacząłem nosić się z myślą, czy kto zrobił, gdzie ja popełniłem błąd, prawda? Gdzie ja popełniłem błąd? Okazało się później, że to ja wspólnie z wami, kiedy próbowaliście dowieść w sądzie swoich racji, to ja z wami wspólnie występowałem i jakby zacząłem później bronić waszych interesów. I wcale nie dlatego, że mnie nie obsługiwaliście, bo specjalnie chodziłem do waszych sklepów, do waszych firm i specjalnie tak najpierw powoli zaglądałem, czy nie jest gdzieś kij bejsbolowy, ale nawet Daniela mnie obsługiwała, tapety kupiłem jak się należy, więc nic takiego złego się nie działo.
ale to był jakby dla mnie pierwszy symptom tego, że nie wystarczy zostać radnym, słuchajcie, że nie wystarczy znaleźć 300 czy 400 ludzi, którzy do tej rady cię wybiorą, że to niesie za sobą konsekwencje. I nie można być ani dobrym radnym, ani dobrym prezydentem wtedy, kiedy nie słucha się tego, który tak naprawdę do tej rady, czy do tej rady, czy do tego Sejmu ciebie desygnował. Bo obojętnie jakby nie było, ja jakoś dziwnie patrzę na to, co teraz się dzieje w Radzie. Nie będę już ponawiał dowcipów, żebym gdzieś tam przez media nie został zrugany, że przychodzę na poważne spotkania, opowiadam dowcipy, ale powiem szczerze, że to wy wtedy daliście mi jakiś taki pierwszy symptom. To znaczy, ja jestem człowiekiem, który nie tworzy przed sobą dystansów. I nie boję się iść do ludzi. Nawet wtedy, kiedy wiem, że będę musiał posłuchać tego, co jest dla mnie jako radnego, jako posła teraz niewygodne. Ja dobrze wiem, że nie zawsze interes budżetu miasta idzie w parze z oczekiwaniami społeczności, która w danym środowisku mieszka. Ale wtedy, kiedy będzie się rozmawiało, wtedy, kiedy będziemy znali jakby żądania z jednej i z drugiej strony, to można znaleźć konsensus, w którym miejscu się spotkać. To można znaleźć konsensus, w którym miejscu się spotkać i jak te problemy rozwiązywać. No przecież gdyby wcześniej prezydent tego miasta usiadł z wami i powiedział, że przygotowujemy taką inwestycję, gdyby pokazał wam plany tej budowy, to już wtedy byście wiedzieli, że robienie tego w ten sposób, znając się na prowadzeniu przedsiębiorstw, wiedzielibyście, że to może zagrozić waszej działalności. Wiedzielibyśmy, czego wy będziecie oczekiwali, a co miasto może wam dać. A jak miasto może, czy jak władze tego miasta mogą popracować nad tym, żeby te straty, które poniesiecie wam w jakiś sposób przynajmniej ulżyć, jeżeli już nie wynagrodzić. Bo gdybyście państwo wiedzieli, że to będzie budowane, to i dano wam możliwość tego, że te wasze sklepy, które dzierżawiliście na przykład od MPGM-u, możecie wykupić, to też by było inaczej, prawda? Kto wie, czy wiele z tych sklepów do dzisiaj by tej działalności nie prowadziło. Gdybyście naprawdę wiedzieli, że ta budowa będzie prowadzona 2 lata, a nie rok, to też można by podjąć zupełnie inne decyzje, robić to tak etapami, żebyśmy mogli to, żebyście państwo na tym tak nie ucierpieli, jak żeście ucierpieli. Bo to jest wielka szkoda dla miasta. To nie jest to, że wy straciliście swoje dochody, że wy nie prowadzicie działalności. To jest to, że miasto dzisiaj nie bierze podatków od was. To jest największa z mojego punktu widzenia strata. Bo jeżeli ja wiem, że pamiętacie państwo moją rozmowę z panem dyrektorem szpitala w telewizji kablowej, kiedy próbował mi udowodnić, że w szpitalu nie ma długów. I zobaczcie, od tej rozmowy minęło 2 miesiące. I wtedy ja mówiłem o 323 milionach, które podawała Izba Obrachunkowa, a minęły 2 miesiące i w tym szpitalu już dzisiaj się otwarcie mówi, że jest 370 milionów tego długu, prawda? A ja państwu powiem więcej, że ja podejrzewam, tak, żyję 60 lat na świecie, mimo że mówią, że się nie znam na ekonomii, ale jakoś zawsze mi w portfelu starczało i nawet jak brałem kredyty, to brałem tak, żebym mógł je zawsze pospłacać. I chcę państwu powiedzieć, że ja podejrzewam, że dużo się nie pomylę, jak powiem, że jest tam 500. I powiem państwu jeszcze więcej. Jeżeli faktycznie okaże się, że 500 jest w szpitalu, a 300 jest w Urzędzie Miasta, to jest 800, a długu miasta, a budżetu miasta będzie 500, a kto wie, czy nie mniej, bo te wszystkie duże inwestycje są pokończone, więc od państwa te pieniądze do budżetu wpływać nie będą. Skoro nie wpływają te z waszych podatków, to mam prawo domniemywać, że tych pieniędzy w budżecie miasta
będzie mniej. Więc dzisiaj wiemy, że budżet tego miasta może być zadłużony gdzieś na około 130%. Ale może się też tak zdarzyć, że ci kandydaci, którzy dzisiaj stanęli do wyborów i bez znaczenia kto je wygra, jak Platforma będzie chciała rządy w mieście utrzymać, to się okaże, że pani premier powie, że no dobra chłopie, wygrałeś te wybory, gratulujemy ci serdecznie, a miastem będzie zarządzał komisarz. Też może się tak zdarzyć. Jedno, co jest dla nas ważne, to chcielibyśmy, żeby się tak nie zdarzyło, żeby, jeżeli mówimy o demokracji, żeby ten demokratyczny wybór, który państwo zrobicie, żeby był jakby w mocy utrzymany i ten, który będzie tym miastem rządził, starał się tak, żeby zmniejszyć w przyszłości te długi i żeby miasto mogło z powrotem swobodnie funkcjonować. Nie ma dzisiaj innej opcji. Jeżeli nie wprowadzimy do miasta kapitału, który będzie mógł wzmocnić ten budżet, bo budżet można wzmocnić tylko z podatków, to będzie nam naprawdę trudno. Dzisiaj wiemy, że miasto tego długu już obsługiwać nie może. Wrócę jeszcze raz do tej rozmowy. Wtedy mówiłem, że jeżeli szpital nie osiągnie wyniku dodatniego, to nie będzie można uchwalić budżetu. Zobaczcie państwo, co się działo. Na sesji Rady Miejskiej, czy nie, to chyba nie potrzeba na sesji, bo to jest do 20 milionów złotych, prezydent może takie decyzje sam podejmować, bez rady. Dzisiaj już wiemy, że rezerwuje się 10 milionów złotych na to, żeby pokryć dług szpitala. Nam się mówi, że to są jakieś wykonania, jakieś cuda tam i ten. Może i są, tylko po co robić coś, co z góry wiemy, że przynosi nam, że będzie przynosiło nam straty. No po co budować czy rozbudowywać, a tak naprawdę przeinwestować szpital tylko dlatego, żeby spełnić swoje jakieś tam mrzonki. Ja mogę dla ciekawości państwu powiedzieć, że dzisiaj pan dyrektor Nowak cieszy się z tego, że ma piękny szpital. A ja wam powiem, że w 90 roku, kiedy był przewodniczącym rady, to tak naprawdę głosował za tym, żeby tego komunistycznego spadku, który został, wcale nie odbudowywać. A dzisiaj rozbudował go tak, że tak naprawdę nie wie, jak ma sobie z tym poradzić. Więc tak naprawdę trudno powiedzieć, jaka jest w tym myśl. Ja cieszę się, że jest taki i wszyscy z nas się cieszą, że taki szpital jest i najważniejszą naszą dbałością będzie o to, żeby ten szpital był dalej spółką miejską, żeby tego szpitala nie prywatyzować, żeby tego szpitala nie oddawać w inne ręce. Ale to naprawdę nie będzie łatwe. Naprawdę będziemy musieli znaleźć pieniądze, które będą pozwolą nam na obsłużenie tego długu. Tak naprawdę musimy sprawdzić, co to jest ta grudziądzka spółka medyczna powołana przez tego prezydenta i ile ona ma naprawdę długów i skąd. Więc to rządzenie tym miastem, nawet jeżeli będzie przez nas, czy obojętnie przez kogo ono będzie, to musi się zacząć od wielkiego, wielkiego audytu, poprzez spółki miejskie, poprzez szpital, poprzez to, co dzieje się z budżetem miasta i wtedy tak naprawdę będziemy mogli dopiero powiedzieć, ile mamy pieniędzy, ile mamy długów i co musimy zrobić, żebyśmy mogli to wszystko ogarnąć. I mimo wszystko chcę być prezydentem, bo wiem, że to się da zrobić. Bo tak, zdecydowanie tak. Chodzi mi o konkretnie o MPGN i o sposób zarządzania mieniem komunalnym. Nie mam aż takich dobrych informacji pewnie jak pan, ale wiem, że są wyprzedawane budynki komunalne. Wiąże to się z tym, potem są takie problemy, że dużo ludzi młodych ucieka z Grudziądza nie tylko dlatego, że nie ma pracy, ale też nie mają mieszkać. A przecież na początek młodym ludziom, którzy mają małe zarobki albo nawet wcale nie mają pracy, przydałoby się mieć mieszkanie, na początek jakieś tanie, komunalne mieszkanie, które pozwoliłoby im wystartować.
budynki komunalne są wyprzedawane. Co pan by... My dzisiaj doszliśmy do takiego wniosku, że MPGN, spółka MPGN została tak naprawdę wtedy, kiedy była organizowana, została powołana do zupełnie innych celów, a zupełnie inne cele w tej chwili wykonuje. Zajęła się działalnością komercyjną, która ma przynosić miastu lepsze czy większe dochody. Z tego co wiem, tych dochodów jeszcze nie przynosi, ale wiem, że kumoterstwo jest wielkie. Tak naprawdę chcielibyśmy sprzedać mieszkańcom substancję mieszkaniową, którą będą chcieli wykupić. Zależy nam na tym z tego względu, że podchodzimy do tego w ten sposób, że człowiek, który ma swoją własność, dba o nią lepiej niż ten, który musi dbać o nią z urzędu. Musimy usiąść z ludźmi, którzy się na tym znają. Wiemy, że taka substancja mieszkaniowa została sprzedana w Bydgoszczy, została sprzedana w Toruniu, została sprzedana w wielu, wielu, wielu miastach, a Grudziądz się przed tym broni. Jeżeli udałoby nam się tą substancję sprzedać albo sprzedać ją po części, to wtedy byśmy decydowali, co dalej będzie ze spółką. Czy ona będzie jako spółka, czy będzie to jako wydział urzędu, bo może to funkcjonować w jednej i w drugiej postaci, prawda? Jeżeli faktycznie ma funkcjonować jako spółka, to chcielibyśmy, żeby wróciła do tego, do czego została powołana. Właśnie do dbania o taką substancję mieszkaniową, która jest miasta, ta, która się sypie, ta, która dzisiaj jest poprzez tą spółkę też zaniedbywana. Bo spółka poszła na łatwiznę, zajmuje się mieszkaniami tymi, które są prawie że gotowe do sprzedania, po jakimś tam małym remoncie, po jakimś małym, że tak powiem, upiększeniu tego. Mieszkanie zostaje sprzedane za większe czy za mniejsze pieniądze. Tak naprawdę nie wiemy, ile tych mieszkań zostało sprzedanych, ile jest jeszcze do sprzedania i komu się te mieszkania dostaje. Ja mogę Państwu dla ciekawości powiedzieć, że sekretarz miasta dostał z MPGN-u dla swojej mamy mieszkanie w substancji komunalnej, a dom ma do sprzedania, słuchajcie. No to tych przykładów mógłbym tu jeszcze powiedzieć więcej i mógłbym je tutaj mnożyć. Mam ich co najmniej 10 wyliczonych i to są ludzie, którzy są na wysokich stanowiskach. Pamiętacie wtedy, kiedy pan Wiśniewski został już prezydentem, ja dla Polsatu razem z panem Robertem Malinowskim robiliśmy taką wielką awanturę, co też ten Pacuszka zrobił za, przepraszam, że tak kolokwialnie mówię, ale z całym szacunkiem dla pana dyrektora, co on też zrobił za przestępstwo. Zapłacił w tamtych czasach 80 tysięcy za mieszkanie komunalne i myśmy mu zarzucali, że to już było takie wielkie przestępstwo. Dzisiaj daje się bez płacenia różnym notablom, ich dzieciom czy bliskim te mieszkania komunalne i nikt na to tak naprawdę nie zwraca uwagi, albo mało o tym mówimy, że nic się złego nie dzieje, a dzieje się bardzo złego. Ja jako poseł w swoim biurze miałem przynajmniej co tydzień 10-20 ludzi, którzy przychodzili. Ja wiem, że te mieszkania są bardzo zadłużone, ale tak naprawdę, jeżeli już o tym mówimy, to nie da się tu mówić też o bezrobociu, słuchajcie Państwo. Ludzie, którzy dzisiaj nie zarabiają, a żyją z pomocy społecznej, tak naprawdę czynszu nie będą płacili z tego względu, że oni będą najpierw myśleli o tym, żeby coś do garka włożyć. Albo przynajmniej posmarować skibkę chleba, żeby mogli zjeść przynajmniej śniadanie. I będziemy musieli się zastanowić, co zrobić, żeby te czynsze zaczęły z powrotem wpływać do budżetu miasta. Prawdopodobnie i myślimy to w ten sposób, że trzeba będzie znów zacząć od takiego dużego audytu, od takiej kontroli. Ile jest mieszkań zadłużonych, jakie to są wielkie długi i przecież te pieniądze i tak nie wpływają do budżetu miasta. Czy nie zatrzymać na jakiś czas niepłacenia tych długów, a zobaczyć, czy ludzie będą mogli zacząć od nowa jakby próbować spłacać te długi. Miasto i tak tych pieniędzy nie odzyska, obojętnie jakby na to nie patrzył, obojętnie jakby nie próbowali tych mieszkań pozyskać, ale będziemy też budowali mieszkania socjalne.
Będziemy wyprowadzali tych ludzi, którzy nie płacą, do tych właśnie mieszkań socjalnych, o gorszym. Tylko to tak jest, że jak ja jeździłem i patrzyłem, jak te mieszkania wyglądają, to niektóre z tych mieszkań tak naprawdę już nie ma gorszego standardu, jak są, więc tak naprawdę nie wiemy, na pewno będziemy tych ludzi przeprowadzali. To, co będziemy mogli oddać w prywatne ręce i sprzedać za konkretne pieniądze, będziemy próbowali sprzedać, bo wychodzimy z założenia, że będzie można, że ci ludzie będą lepiej o to dbali. Ale jeżeli mówimy o bezrobociu, będziemy musieli tak naprawdę zarządzać, a nie administrować bezrobociu. Musimy naprawdę zgłębić strukturę tego bezrobocia. Musimy wiedzieć, ile jest kobiet, ile jest mężczyzn. Musimy wiedzieć, ile jest młodych jeszcze. Jeżeli są w Grudziądzu młodzi, to jeżeli, no chyba, że my się będziemy do tego zali, o nie, może Tobiasz, tu kolega, Monika, ale no, i musimy zgłębić to, ile tego jest, co możemy tym ludziom zaoferować, czy będziemy mogli coś tym ludziom zaoferować i za jak długo będziemy mogli zaoferować, prawda? Bo to są ważne pytania, oni nie będą czekali, oni będą wyjeżdżali za chlebem do Wielkiej Brytanii, będą wyjeżdżali gdzie tylko, żeby na kawałek chleba zarobić. A tracimy najbardziej wartościowych ludzi, bo młodych. Tych, którzy w przyszłości mają pracować na nasze emerytury, na to, żebyśmy my wtedy, kiedy skończymy swoją jakby działalność, żebyśmy mogli spokojnie te emerytury brać i w swojej starości dożyć. Szanowni Państwo, dwa słowa jeszcze może też od siebie, bo chciałbym wrócić tutaj do samego początku wystąpienia kandydata, bo dużo rozmawiamy tutaj o Starym Mieście. Mówimy o Starym Mieście, ja wiem i współczuję wszystkim prowadzącym działalność gospodarczą w Starym Mieście, ale proszę Państwa, musimy myśleć i mówić o całym Grudziądzu. O całym Grudziądzu, bo kolejnym, powiedzmy się, że tak powiem, wielce poszkodowanym, jeżeli chodzi o remont torowiska, jest na przykład pan Sadowski, który zwrócił się też do Federacji, to też był 2015 rok. Także w każdej części miasta ktoś coś. Jeżeli chodzi o młodych ludzi tutaj, szanowni Państwo, sam mam 3 córki i żadna nie mieszka w Grudziądzu. Najstarszą córkę udało mi się ściągnąć tutaj z Poznania do Grudziądza, bo mieszkała tutaj 1,5 roku, miała swoje mieszkanie, miała, uważam, że jakieś godziwe wynagrodzenie, ale ona mi się pyta, tato, co ja mam tutaj robić? Mieszkania, panie kandydacie, mieszkania to nie wszystko. To trzeba zmienić i stworzyć infrastrukturę dookoła życia społecznego, kulturalnego, sportowego właśnie dla tych młodych ludzi. Tych ludzi trzeba zachęcić do tego, żeby oni wyszli do tego miasta po południu. Mieszkania są ważnym aspektem, zarobki też są ważnym aspektem, ale co z tego, jeżeli oni już to mają i co dalej mają robić? Praca, dom, dom, praca, dom i tak dookoła kija. Dziękuję. Jeszcze moment, Łukasz, jeszcze jedną chwilę. Ja powiem tak, bo chyba tam opuściłem jeden taki fragment, gdzie ale tu zainspirował mnie pan Szram mnie zainspirował też inną sprawą. Ja bym chciał powiedzieć, że tak naprawdę dzisiaj w Grudziądzu władza oderwała się od ziemi i zostawiła gdzieś tych mieszkańców, takich jak my, zostawiła sobie, a sama sobie gdzieś tam pracuje nad budżetem miasta, lepiej czy gorzej. Ja bym chciał, żebyśmy, i mamy na to pomysł, żeby jakby spróbować zachęcić ludzi do tego na osiedlach, czy ludzi grudziąckich naszych na osiedlach, żeby wrócili z nami z powrotem do rządzenia. Chcemy wydzielić budżet partycypacyjny albo budżet obywatelski, obojętnie jakby go zwał, i powołać rady osiedlowe. Chcemy spróbować zacząć robić taką rzecz, żeby ludzie zaczęli decydować o tym, czego na osiedlach od władzy oczekują. Jeżeli będą chcieli parking, to będą budowali z tego budżetu parking. Jeżeli będą chcieli ulicę, to z tego budżetu będziemy budowali ulicę. Ale musimy też zrobić jedną rzecz, musimy też zacząć jakby spróbować współpracować ze spółdzielnią mieszkaniową. Nasze osiedla są po prostu zapchane. W wielu miejscach nie może podjechać karetka, nie może podjechać
nie może podjechać pogotowie, straż pożarna, nie może podjechać policja. No policja rozumiem, że jest na tyle sprawna, że sobie podbiegnie, ale straż pożarna musi podjechać na miejsce, jeżeli ma ratować mienie nasze. Karetka, jeżeli ma ratować nasze zdrowie, czy ratownicy medyczni, którzy mają ratować nasze zdrowie, muszą podjechać jak najbliżej, żeby to było jak najszybciej. I myślę, że dobrze by było powołać takie rady osiedlowe, żeby właśnie z nimi rozmawiać o tym, co zmienić na osiedlach, żeby im na tych osiedlach żyło się lepiej, ale też żeby czuli jakby taki impuls, że prezydent Grudziądza, że radni tego miasta chcą z nimi rozmawiać, oczekują także od nich inicjatywy, że oni mają wpływ na to, co w mieście się będzie działo, jak miasto będzie funkcjonowało. Gdyby udało nam się zbudować taki system i gdyby udało nam się zbudować taki próg, na którym moglibyśmy o tym dyskutować, to uważam, że to byłaby ważna sprawa. Z tego względu, że ja idąc do wyborów zawsze myślałem sobie, że jeżeli będę miał jakiś kłopot czy problem, to zadzwonię do sekretariatu Urzędu Miasta i umówię się z prezydentem albo z jego urzędnikami i oni mnie przyjmą. Ja nawet nie to, że ja będę chciał od nich pieniędzy, nie, bo wiem, że tu muszę sobie zarobić sam. Ale dzisiaj się okazuje, że do mojego biura przychodzą ludzie, którzy mówią: panie pośle, niech mnie pan umówi z prezydentem, bo pan jest posłem Platformy i my nie możemy się do niego dostać. No to słuchajcie, jak jest tak, no to już jest naprawdę źle. To już jest naprawdę źle, żeby obywatel Grudziądza, mieszkaniec tego miasta, naszego miasta, musiał czekać na audiencję, aż prezydent tego miasta go przyjmie. To jest naprawdę źle i niedobrze, słuchajcie. My byśmy chcieli, żeby tego nie było, czy koledzy, z którymi idziemy dzisiaj do wyboru, koleżanki, przepraszam, i koledzy, z którymi dzisiaj idziemy do wyborów, żeby takich sytuacji nie było. Żeby każdy, kto będzie miał sprawę do prezydenta, albo do radnego, albo do dyrektora w tym urzędzie, żeby w każdej chwili mógł przyjść i z nim swobodnie o tej sprawie porozmawiać. I wtedy, nawet kiedy nie będzie można tej sprawy załatwić, to chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, żeby urzędnik podpowiedział temu, kto do niego przyszedł, że w ten sposób się nie da. Ale gdyby można było to załatwić w ten lub w inny sposób, czy nie w tym miejscu, ale w innym miejscu może pan otworzyć swoją działalność, bo tutaj akurat mamy już zrobiony plan zagospodarowania przestrzennego, będzie po prostu szybciej. I wtedy, kiedy takie rzeczy będziemy mogli szybko i jakby bezpośrednio uzgadniać, to będzie nam się dobrze pracowało. To naprawdę będzie nam się dobrze pracowało. Przebudowa tej linii tramwajowej, gdzie wydano obłędne ilości pieniędzy, a ani kilometra tej drogi więcej nie ma, to w ogóle jest skandal. To nie będę na ten temat rozmawiała, bo to jest przeszło, już nie ma, niestety. Ale to obnażyło tylko taki naprawdę problem Grudziądza, który pan poseł już jakby tutaj też zarysował. Problem wymierania naszego centrum miasta. Ponieważ nie wiem dlaczego uparto się kiedyś, że w centrum miasta jak tylko powstaje jakaś wolna strefa, to natychmiast ładujemy tam jakieś markety, nie wiadomo co. W Grudziądzu w centrum brakuje młodych ludzi, którzy nie mieszkają w nie wiadomo jakich apartamentach, ale w sensownych mieszkaniach i którzy będą chcieli wieczorem wyjść na piwo, na wino. W tym mieście miałam ostatnio gości z zagranicy, miasto nad Wisłą, chcieliśmy pójść na rybę. Trzeba zapomnieć o tym, w Grudziądzu nie ma smażalni ryb sensownych, no nie ma takich możliwości. Ale to, żeby powstał nasz biznes, żeby powstał biznes, który będzie zarabiał, to przede wszystkim muszą być ludzie, którzy chcą pieniądze wydać. A kto pieniądze wydaje? Wydają ludzie w wieku tam 30 paru lat, którzy chcą sobie wyjść na tak zwane miasto, może nawet trochę poszaleć, może, ale chcą wyjść. No coś zjeść, gdzieś tam potańczyć, czy coś takiego, ale nie pojedzie ktoś z Białego Boru, czy nie pojedzie ktoś nawet
wyszedł z Rządza do centrum, no bo to już tam nie to. A jak będzie mieszkał na terenach poszpitalnych na przykład, gdzie powstanie ileś jakieś osiedle młodych ludzi, bo to ci mówię, no, to oni sobie wyjdą. Wyjdą sobie na ulicy Wybickiego, na Legionów, na Solną, tam powinno być, nie co drugi to sklep spożywczy, jak jeden otworzy spożywczy, to zaraz są trzy następne, jak jeden budzi, to zaraz cztery następne. Tam powstaną, powinny powstać małe punkty, chociażby gastronomiczne, takie, że jeden sprzedaje bułki, a drugi sprzedaje chleb, a trzeci sprzedaje kakao, a czwarty to. I ja chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób widziałby Pan Centrum Grudziądza na przykład za 5 lat? Ja się bałem, żebym nie zaczął od tego, że ja mam wizję. Bałem się i tak chwilę się zastanowiłem, że tak nie chlapnął, że ja mam wizję, czy my mamy wizję. Nie, powiem tak, ja też, wie Pani, kiedyś z małżonką wieczorem, po południu, takim późnym popołudniem, godzina 18, mówię, chodź, jedziemy do miasta na lody. I wiedzieliśmy, że tutaj jest Francuz, ale i ten Francuz o tej godzinie już był też zamknięty i obeszliśmy się smakiem. I to akurat to, o czym Pani mówiła, żeby była smażalnia, czy żeby był, czy za dużo jest sklepów, to tego akurat prezydent Wam, czy prezydent, żaden prezydent nad tym nie będzie panował, bo to byłoby już jakieś tam takie. Ale powiem tak, ja bym chciał, tak, ja właśnie chciałem od tego zacząć. Chcemy zrobić, mówiłem o tym, że będziemy sprzedawali te mieszkania, ale oprócz tego, że będziemy sprzedawali te mieszkania, chcielibyśmy też zacząć zrobić taki plan, podzielić to miasto, stare miasto na kwartały i kwartał po kwartale, bo takie pieniądze unijne są, pozyskiwać te pieniądze. Ale niech mi Pani wierzy, ja jestem do bólu dzisiaj z Panią szczery. Ja dzisiaj nie mogę Pani powiedzieć, ile ja będę miał pieniędzy, żebym mógł po te pieniądze sięgnąć. Żebym ja dzisiaj wiedział, że będę miał 15 milionów i do tych 15 milionów 20 dołoży mi Unia Europejska, to ja bym Pani mógł powiedzieć mniej więcej, że już ten kwartał zrobimy w tym roku, będziemy planowali, żeby na następny rok znów było te 15 milionów, żeśmy w ten sposób chcemy to zrobić. Chcemy to miasto odmalować, chcemy zrobić w Spichrzach, tak myślimy dzisiaj w Spichrzach, to będzie trochę na pewno kosztowało, czy nawet dużo kosztowało, ale chcemy zrobić dom pracy twórczej. Chcemy osiągnąć dwie rzeczy. Pierwsze to wreszcie odrestaurować te Spichrze od początku do końca, wyprowadzić tam z tamtych ludzi, jeżeli to będzie możliwe, żeby tych ludzi wyprowadzić, odrestaurować te Spichrze, zrobić dom pracy twórczej i chcielibyśmy w tym domu pracy twórczej zająć się taką tak zwaną, szumnie zwaną polityką senioralną. Chcielibyśmy zjednoczyć te środowiska seniorskie, które dzisiaj są w naszym mieście, żeby one miały gdzieś realizować swoją tą działalność, którą robią. Bo ja się z nimi spotykam i oni śpiewają, oni malują, oni tańczą, oni zajmują się wieloma sprawami. I myślę, że gdybyśmy taki dom tam w Spichrzach przy muzeum zrobili, to byłaby to fajne. Zresztą tam już muzeum prowadzi na przykład działalność z dziećmi, gdzie malują, te dzieci tam malują jakąś taką artystyczną działalność, czegoś tam takiego fajnego, już ich tam uczą, bo ja tam jako poseł u tych dzieci byłem, patrzyłem, co te dzieci robią, jak te panie z tymi dziećmi pracują i to jest naprawdę fajna sprawa. Ja bym chciał rozszerzyć to od dzieci, począwszy do tych środowisk senioralnych i byśmy mieli dwie pieczenie na jednym ogniu. I chciałbym dalej pomyśleć o tym, że od lat mówi się o tym, że potrzebny nam tutaj jest wielopoziomowy parking. Ja bym takich parking chciał, czy w partnerstwie prywatno-publicznym, czy w jakiś inny sposób taki parking pobudować. Chciałbym z jednej strony, żebyśmy mieli tutaj mniej samochodów, a z drugiej strony przysporzyłoby to właśnie ludzi do takich celów rekreacyjnych, po południu,
kiedy ludzie idą nad Wisłę, szliby przez Starówkę, mogliby zjeść prawdopodobnie gdzieś tam nad Wisłą, bo jak jest ta marina, to ja rozumiem, że ona kiedyś będzie w ten czy w inny sposób wykorzystana, że tam też się znajdzie coś, co będzie można właśnie może tam nad Wisłą, nad tą Wisłą zjeść rybę z tej Wisły chociażby, no, prawda? Jeżeli już nie pływać statkiem, to zjeść rybę. Ale chciałbym też, żeby ten statek, który pływał, żeby tych ludzi woził. To była fajna sprawa. Państwo sobie nie wyobrażacie, jak ci ludzie na tym statku się fajnie tam bawili. Nawet jak ja śpiewałem, to się bawili, słuchajcie. Nawet jak ja śpiewałem, to oni się bawili. Myśmy z nimi pływali, później już ten ostatni rejs, to sami się baliśmy, że będziemy tą łódkę spychać, bo już faktycznie taka woda. I wróciliśmy, zobaczcie, do tego portu ostatnim rejsem nie może. Nowo wybudowany port, a my nie mogliśmy tam wpłynąć. Ten Bosman, czy jak myśmy tam go nazywali? Bosman, tak? Mówi, słuchaj poseł, kawał chłopa jesteś, jak pójdziesz i pchniesz, to jakoś może nas z tego zepchnie, żebyśmy do tego portu wpłynęli. Ale właśnie chciałbym, żeby wtedy, kiedy byśmy wyprowadzili stąd, zmniejszyli ruch, wtedy, kiedy te tramwaje będą zrobione, jestem przekonany, że poprzez to, co mówiłem wcześniej, przez te ulgi jakieś takie podatkowe, żebyście mogli z powrotem tą działalność swoją zaczynać. I nikt nie powiedział, że to mają być sklepy spożywcze, nikt nie powiedział, że to mają być sklepy jakieś z ubraniami. Jeżeli macie Państwo pomysł na to, żeby usmażyć rybę, żeby zrobić kawiarnię, żeby to, jeżeli uda nam się, żeby bezrobocie faktycznie nie było 25-30%, to ci ludzie do tego miasta przyjdą, bo oni przyjdą już nie dlatego, że my będziemy tego chcieli, ale z samych nudów przyjdą, bo będą chcieli iść nad Wisłę, po drodze wstąpią, wypiją herbatę, zjedzą ciastko, czy w jakiś inny sposób. I ja tak to w przyszłości widzę. A proszę mi powiedzieć jeszcze, sprawa działalności konserwatora zabytków w Grudziącu. Jak pan widzi tę sprawę? Ja pani powiem, jak ja widzę. Nie pani, jak ja widzę, kiedyś przyszła do mnie jedna pani, która prowadzi tutaj swoją działalność gospodarczą, ale jest ze Świecia. I mówi, no jest pan posłem, to niech mi pan załatwi przy zakładach mięsnych tą bramę, która tam jest, rozumiesz. Ona tam wozi towar wielkimi samochodami. I te dwa słupy tej bramy są tak wielkim zabytkiem przy kuźni. Są tak wielkim zabytkiem, słuchajcie, że nie można tych słupów zmienić. Że nie można tych słupów rozebrać, bo konserwator to sobie wziął, że tak powiem, w zarządzanie i myśmy podchodzili na różne sposoby i nie można tego. Ja tej pani powiedziałem, słuchaj, mówię, jak będziesz wjeżdżała tym dużym samochodem, to po prostu go przewróć. Z ubezpieczenia później? No, ale myślę, że zobaczcie, to punkt widzenia chyba zależy od punktu siedzenia. Bo ja pamiętam czasy, w 2002 roku, kiedy mówiliśmy, że ta kostka, która jest tak naprawdę z jednej strony historyczna, a z drugiej strony troszeczkę uciążliwa. I niby nie można było nic robić, bo nie można tej kostki ruszyć, bo musi być kostka. No dzisiaj zobaczcie, wywalają kostkę za kostką, nie wiemy gdzie ona jest i co się z nią robi, zalewają wszystko asfaltem, tory za dwa lata będą zrobione. Także to chyba zależy od tego, to ma jakąś siłę przebicia, więc myślę, że Nie zupełnie może o to mi chodziło. Ja chciałam po prostu zwrócić uwagę na to, że w Grudziącu jest ulica, która przed wojną, ponieważ ja jestem tam z pokolenia na pokolenie, z Grudziącem różne stare zdjęcia, wspomnienia już nieżyjącej babci, taką najbardziej elegancką ulicą przed wojną, przecież była ulica Kościusz. To, co się dzieje na tej ulicy, jest po prostu skandaliczne. W ogóle konserwator zabytków, który się czepia nas w różnych takich, no ja przeżyłam na różne historie, po prostu w ogóle nie reaguje na to, że na przykład w Śródmieściu, w kamienicach, naprawdę historycznych, takich, które się o secesję lekko tam ocierają, powiedzmy, wymieniają ludzie okna zupełnie dowolnie. Na jednym piętrze takie, w jednej części siakie, konserwatora zabytków nie ma. Ulica
Sztab Kościuszki, która powinna w ogóle być pod pieczą, jeszcze jeżeli coś tam zostało, nie zostało wszystko opuszczone, w ogóle się nikt tym nie interesuje. I pytanie, z czym w Grudziądzu powinien być konserwator zabytków z takimi kompetencjami, jakie tutaj ma? Czy po prostu nie należałoby na ten temat spojrzeć zupełnie odrębnie? Wie pani, ja powiem pani tak, ja nie znam się na wszystkim i pewnie pani ma rację, ale Jacek Buzalski jest przewodnikiem i on akurat w tym względzie zna się dobrze i myślę, że będzie mógł nam w tej kwestii coś podpowiedzieć. Bardzo dziękuję pani za to pytanie i to takie, taką pasję jakąś grudziącką, to o tyle mamy wspólnego. Pasja, po prostu życie. No i to jest wspaniale, kiedy pasja przeplata się z życiem. Jeśli chodzi o konserwatora zabytków, to jest i dobrze, i źle. Wszystko zależy, jak używamy noża do krojenia chleba, tak? Są sytuacje takie, w których dobrze, że mamy konserwatora na miejscu, o ile, znowuż, potrafimy znaleźć z nim wspólny język i przekonać go do sensownych pomysłów. A wydaje mi się, że o to pani w gruncie rzeczy pytała, mówiąc o całej starówce. Dlaczego nam tam, gdzie kiedyś były te grudziąckie zakłady mięsne i teraz zostały takie jakieś pozostałości, dlaczego one zostały? Dlaczego coś, co według mnie jest bombą ekologiczną? Bo tam przecież to są miejsca po uboju zwierząt. Dlaczego to zostaje? W ogóle to jest dla mnie, przepraszam, że tak powiem, ale obrzydliwe. A ja pani powiem dlaczego. Wtedy, kiedy ja jeszcze byłem radnym i zaczynałem, a pan prezydent Sikora został wiceprezydentem, to sprawa miała się tak. Było spotkanie klubu radnych, wtedy to był Platformy Obywatelskiej, klubu radnych Platformy Obywatelskiej i były dwa plany zagospodarowania przestrzennego. Jeden był dla zakładów mięsnych, drugi był dla Alfy. I okazało się, że przyszedł do nas pan prezydent Sikora i mówi tak, panowie, dla Alfy trzeba uchwalić, a dla zakładów mięsnych trzeba zostawić. Bo się okazało, że tam miały być jakieś sprawy związane z jakimiś nieprawidłowościami, jakimiś... I później po jakimś czasie przyszedł do mnie człowiek, który załatwiał tą sprawę tych zakładów mięsnych i mówi, proszę pana, tam nie uchwalili, bo oni chcieli od nas, żebyśmy my tam jakieś rzeczy robili takie, które do nas nie należały. I myśmy powiedzieli, że tego robić nie będziemy, więc prezydent wyszedł z pozycji siły, nie uchwalił tego planu, nie uchwaliliśmy tego planu dla zakładów mięsnych i do dziś tam tym się nikt nie interesuje. Tak naprawdę zmieniło się tam chyba trzech właścicieli i myślę, że jest tu jeszcze pan były radny Łukasz Mizera, który w tym względzie też jeszcze coś powie i to jest tylko dlatego, że to tak się stało. Więc Łukasz, może jeszcze ty coś do tego w tym względzie. Rzecz dla mnie pierwszy raz niewyobrażalna w historii tego miasta. Tak naprawdę pierwsi o pozwolenie i o zmianę planu wystąpiły te osoby, które od syndyka kupiły teren po byłych zakładach mięsnych. I tamta procedura trwała od roku czasu. Z prawej strony wtedy stał jeszcze działający zakład, który zatrudniał tam 80 ileś osób, tak, przy produkcji tam konstrukcji stalowych. Ci wszyscy ludzie i ten zakład zostały przeniesieni poza Grudziądz. Plany dokładnie odbyły się, tak jak powiedział pan poseł, że jeden został przyjęty, drugi na tej samej sesji nie został przyjęty, z takich raczej śmiesznych powodów. I powiem państwu, dlaczego te powody po pół roku okazały się jeszcze bardziej śmieszne. Bo jeżeli sięgniecie państwo na początku, tak, pamięcią do tego, jak wyglądały pierwotne plany Alfy, przyjechał taki pan Radecki, taki biznesmen z Sopotu, miał być parking podziemny, tak? 43 tysiące metrów, czyli Alfa miała być dużo większa. Te pieniądze, które miała jako inwestor, tak, budujący Alfę, który miał partycypować w inwestycjach miejskich, no były niebotyczne i gigantyczne. Nie dość, że ta Alfa wygląda jak wygląda, te zapowiedzi nie zostały spełnione. Ja wtedy, jako pierwszy chyba w historii tego miasta, miałem zaszczyt pisać uwagi do planu. I napisałem się 6 stron uwag do planu, łącznie z tym, że jest teren zalewowy, że tam nigdy żaden parking podziemny i tak dalej.
No i dostałem jedną odpowiedź. Prezydent nie przychylił się do... Takim jednym zdaniem, naprawdę. To nawet wtedy nie było dla mnie śmieszne. I potem takim następnym zderzeniem z rzeczywistością było to, jak okazało się, że to, co miała robić Alfa, nagle znalazło się w programie marszałkowskim na rewitalizację tych terenów nadwiślańskich. Bo przecież tak, do dzisiaj Portowa, tak, nie została zrealizowana z pieniędzy Alfy, tylko została zrealizowana z pieniędzy przeznaczonych przez marszałka z Regionalnego Programu Operacyjnego. A jak sobie wejdziemy ulicę wyżej, tak, to Rybacka do dzisiaj nie jest ruszona. Te same kocie łby, co były tam 8 lat temu, to one są do dzisiaj. Tak? I tak naprawdę Alfa się skoncentrowała na tym, żeby zagospodarować odrobinę terenu wokół siebie, żeby to ładniej wyglądało. No plan w tamtym czasie był taki, żeby po tych terenach, gdzie są zakłady miejskie, zrobić rzeczywiście jedną galerię w Grudziądzu, mniejszą, bo ona miała być w mniejszym zakresie, nie miała być tym, czym jest Alfa. I byłaby ona zlokalizowana w idealnym miejscu dla galerii. Tak? Bo mają Państwo wiadukt, linię kolejową i drugi wiadukt. Tak? Więc nic innego tam tak naprawdę, poza taką funkcją rozrywkową i handlową, nie powstanie. Natomiast te tereny, gdzie jest Alfa, miały być przeznaczone, wykorzystane na apartamentowce, hotele, centrum konferencyjne, tak? Czy tego rodzaju działalność, bo tam inwestor by się znalazł, który by myślał o tym, żeby wychodzić na Grudziądz, zwłaszcza, że już wtedy było wiadomo, że z tych środków od marszałka będziemy mogli sobie modernizować tą część Błoni, Mariny, tak, portu w różnym zakresie, tak? Bo dla mnie to też jest przerost formy nad treścią. Teraz następna sprawa, bo to też mnie bardzo zbliżyło z panem posłem. Jak zaczynaliśmy już, myślę, to prawie 3 lata tą naszą współpracę, ja byłem koszmarnie rozczarowany 4 lata temu tym wyborem, który dokonali Grudziądzanie i wręcz otwarcie mówiłem, że przepraszam, ale tak właśnie będzie. Państwo wszyscy macie na co dzień do czynienia z inwestycjami. Na co dzień je realizujecie. Jaką jest podstawą, co jest podstawą myślenia o realizowaniu inwestycji? Korzyści, które ona ma przynieść. Wymierne. My w drugiej kolejności, gdy stać nas na to, żeby zajmować się sobą, wykorzystujemy środki, które nam pozostają na to, żeby sobie upiększać otoczenie, tak, korzystać z życia. No jakie jest nasze zdanie o kimś, kto generalnie większość tych środków, które miał do dyspozycji, oprócz tych wkładów, tak, unijnych, przeznaczył na inwestycje, które tak naprawdę nie generują nic. Tak? Nie kupiliśmy ani terenów inwestycyjnych wzdłuż trasy średnicowej, o których była mowa. No bo one do dzisiaj nie są naszą własnością. Tak pomijając, że nie jesteśmy w stanie sprzedać tych terenów, które mamy, czy tych zagospodarować. I pewnie więcej, też mam swoje podejrzenia, dlaczego tak się dzieje i dlaczego niektórym osobom nie jest to na rękę. Pamiętacie Państwo, jak były wielkie spekulacje wokół przetargu, jak ma działać komunikacja? To jest podobno taki skarb w ogóle Marka Sikory. Ja Pani wytłumaczę, bo Pani tutaj się pytała, dlaczego ruch zaginął. No jeżeli jest ostatnia osiemnastka z lotniska na przykład, którą można dojechać do miasta o 21:15 i potem zostaje jakiś jeden nocny, no to świadczy o tym, jak ten ruch ma być generowany. Ja się wychowywałem w tych złotych czasach 15 lat temu, gdzie rzeczywiście na Solnej były 3 lokale, się można było czepiać do reputacji, tak, była dyskoteka na Wybickiego, w centrum dalej jak byliśmy, to było Revolution, było od Zmierzchu do Świtu, działało to, co tam, nie wiem, teraz tam jest przystanek czy coś innego, kiedyś to się nazywało inaczej, tak, był bar nad Wisłą, była fabryka. No szanowni Państwo, tu życie tętniło, ilość kawiarni, ilość miejsc, punktów spotkań była nieporównywalna i takimi małymi działaniami, jak wyprowadzanie, podnoszenie opłat, wyprowadzanie komunikacji. Jak ja się dzisiaj dowiedziałem, że po śladzie torowiska, tak, zniknie możliwość jeżdżenia autobusem, to po prostu, ja się pytałem pani naczelnik 2 razy i powiedziała, że wracają do tego, jeszcze będą to rozważali. To, o czym mówił pan poseł i wydaje mi się, chyba nam wszystkim się wydaje, że zmiana myślenia o centrum miasta jest niezbędna. Tak? No centrum miasta na całym świecie to jest takie miejsce, które wymaga dużo ruchu, tak? Jest przeznaczone dla ludzi młodych, którzy lubią hałas, którzy lubią taką substancję, którzy lubią pewną specyfikę pewnej kultury, tak, sztuki. I ci, którzy już są w pewnym wieku, oni sobie wyjeżdżają, mają już tam te większe dzieci, wyjeżdżają sobie na przedmieścia, ich życie toczy się inaczej. I my też cały czas myślimy o tym, żeby ten MPGN chociaż odrobinę
w taką stronę zmodernizować, żeby to centrum właśnie stało się takim miejscem, tak? Nawet jeżeli te mieszkania, tak jak poseł mówił, miały być wykorzystane w taki sposób, to warto. Jeżeli wszystkie te punkty, o których mówimy, mamy je handlowe, tak, to one muszą być wykorzystane w taki sposób, żeby one generowały nawet niższe podatki, ale żeby generowały podatki. I te podatki to też nie wszystko, ale one będą generowały też dobre miejsca pracy. Tak? Bo jeżeli coś będzie funkcjonowało odpowiednio, to nakręca turystykę, nakręca to, że ktoś przywiezie znajomych, że wyjdzie z nimi. Ja też pani mówi, tak? Ja dzisiaj, no mam problem, ostatnio ze znajomymi, tak? Są trzy miejsca gdzieś, gdzie można iść w miarę fajnie zjeść obiad, tak? Taki na takim wyższym poziomie, nie wiem, na spotkaniu biznesowym, państwo też to czasami odbywacie, tak? I wiecie, że, no, że jak się chce z kimś porozmawiać w takiej atmosferze, żeby mu pokazać też ludziom z najlepszej strony, to rzeczywiście tego brakuje. I to, o czym przed chwilą państwu mówiłem, i to, o czym jest tam cały czas ten nasz nadrzędny cel, te konsultacje społeczne. Proszę państwa, no, każda inwestycja, która będzie prowadzona w tym mieście, ona musi być z wami skonsultowana w taki sposób, żeby wybrać te najlepsze. Nas nie będzie już stać tak, jak było wcześniej. Tak? Zupełnie też inne są osie priorytetu na następną rundę finansowania. I one muszą być ukierunkowane tylko i wyłącznie na to, żeby generować zysk. Nas już nie stać na to, żeby budować za kredyty i mówić, że pięknie jest, zróbmy fajerwerki, może kiedyś ktoś tu przypłynie, tak? Może kiedyś ktoś coś otworzy. No. Nie przypłynie, bo nie. No, jest hotel bez okien na Wisłę. No to państwo mi powiecie, tak, jaka to jest koncepcja, bo ja naprawdę chętnie poznam architekta i takich sytuacji jest mnóstwo. I myślę, że to, co nami tu wszystkimi też kieruje, to sposób po prostu zmiany myślenia. Nakładów finansowych, żeby reaktywować je do tego, żeby można je nazwać solankami. Ja przepraszam, że przeszkadzam, wiem, że to jest świadczy o moim głębokim zmodyfikowaniu, ale ja spytam, bo ja już wielu ludziom zadawałam to pytanie. No. Proszę mi powiedzieć, co stoi na przeszkodzie, żeby dla miasta Grudziądza, dla mieszkańców Grudziądza, na początku tak biznes, malutkimi kroczkami, w miejscu solanek, nie żeby przepompowywać, jak chce szpital mieć solanki przepompowywane, to niech sobie tam mają podgrzewane. Co stoi na przeszkodzie, żeby na przykład tam, gdzie wypływają te solanki, zrobić na przykład na początek otwarty basen dla mieszkańców, który na przykład w jakiejś tam porze i mieszkańcy Grudziądza będą mieli jakieś tam fajne wejście. Jeżeli to się przyda, to się okaże, że mieszkańcy Grudziądza chcą iść, to może za 5-6 lat ktoś to zadaszy, może na jakieś fundusze. Dlaczego my uciekamy od miejsca wydobycia solanek? Proszę mi powiedzieć, dlaczego tam się nic nie robi? Tylko teraz się próbuje ten biedny rudnik już zupełnie zadeptać i jeszcze coś tam walnąć, co jest dla mnie kryminalną historią. Albo się przypompowywuje coś, co potem się rozrzedza, podgrzewa i cholera wie co robi. I już nie jest sprawdziło solanką. Ale nic nie przeszkadza, powiem pani. Nic nie przeszkadza. To jest tylko kwestia współpracy prezydenta miasta z wójtem gminy. Bo źródła solanki są już na terenie gminy. No tak, no ale dlaczego ja nie mogę się pojechać tam wykąpać i dlaczego... I to jest tylko kwestia współpracy, to jest raz. Drugi raz... Nie było. Proszę? Której nie było. Której nie było. A te trzy urzędy, które tutaj w Grudziądzu są, tak naprawdę powinny ze sobą współpracować, bo miastu Grudziądz zaczyna brakować dzisiaj już terenów inwestycyjnych. I pamiętacie państwo, był taki moment, kiedy prezydent Wiśniewski krzyknął, że trzeba otworzyć się na gminę i tak naprawdę gminę zlikwidować, a gmina powinna by, a miasto Grudziądz powinno być gminą, prawda? Więc gdyby była porządna współpraca, to wcale nie powiedziane, że trzeba w Rudniku budować solanki. I wcale nie powiedziane, że musi to budować miasto, bo to można zrobić w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jeżeli dzisiaj miasta nie będzie na to stać, żeby budować takie, to my dziś rozmawiamy już z ludźmi, którzy w partnerstwie prywatnym chcą to robić. Nie powiem nazwiskami, bo z jednej strony są to Grudziądzanie, ale są tu na sali świadkowie, żeby nie mówić z imienia i z nazwiska, którzy przy takich rozmowach już byli. I my o tym rozmawiamy. To nie jest tak, że do Grudziądza nie chce wejść biznes. Biznes chce wejść do Grudziądza, ale te warunki, które dzisiaj oferuje mu się w strefie ekonomicznej, czy w ogóle w Grudziądzu, to ten biznes nie przyjdzie, bo tak już się biznesu nie uprawia, prawda? Dzisiaj lepiej, ja byłem w takiej strefie ekonomicznej w Oławie, pod Wrocławiem. Niech mi pani wierzy,
że to jest większa strefa jak nasza, ale tam się ludzie biją o miejsca. Po pierwsze dlatego, że tam im się dzierżawi to na 10-20 lat. Podpisuje się umowę w ten sposób. 10-20 lat ma pan dzierżawy, robi pan biznes. Jeżeli pan upadnie, to zostawia pan to, co tutaj jest i w to miejscami, za jakimiś uzgodnieniami, to wszystko można zawarować w umowie, jak jest. To nie jest tak, że daje się to ludziom za frajer, bo z tego są podatki, są miejsca pracy, są zadowoleni ludzie, są te i przyciągają innych, prawda? I przyciągają innych. I to się już w tej chwili tam samo nakręca. Ale oni nie liczą sobie po 180 zł za metr kwadratowy, tak jak niektórym tutaj grudziąckim biznesmenom, którzy chcieli swoją działalność rozszerzyć, oferowali. No, na takich warunkach nikt nie przyjdzie, prawda? Nikt nie przyjdzie. Jacek jeszcze Buzalski, chwilę. Ja jeszcze chciałbym jednak dorwać się do tego mikrofonu. Proszę Państwa, to te wszystkie bolączki, o których Państwo mówicie, one biorą się z jednej rzeczy, od której się trochę odżegnaliśmy przed chwilą. Właśnie z braku wizji. Jeżeli nie ma się wizji, jak ma wyglądać mój dom, jak ma wyglądać mój biznes, to oczywiście, że nie chodzi o wizje wywołane jakąś herbatą dziwną czy innymi środkami, ale o sen, o marzenie. Niektórzy z nas zostali w tym mieście, uparcie ja też do nich się w sumie zaliczam, dlatego że mam marzenie o Grudziądzu. Pani jest Grudziądzanką z pokolenia na pokolenie i pani rodzina widziała Grudziądz w rozkwicie i na pewno pani też by chciała go zobaczyć. To, o czym wspomniał i my również, jako przyszli radni, jako przyszłe władze tego miasta, takie mamy plany, ambicje, dlaczego by w ten sposób może lekko dumnie nie powiedzieć. Mamy również marzenia o Grudziądzu, o innym Grudziądzu niż ten, który dzisiaj nam się proponuje, a raczej wciska. I to, co powiedział Łukasz, chciałbym to bardzo wyraźnie powiedzieć, że pieniądze, które będą wydawane w przyszłości, one nie będą realizowały jakichś chorych ambicji, ale muszą przynosić efekty, muszą tworzyć miejsca, obszary, strefy, w których pieniądze się zarabia i w których pieniądze się wydaje. Bo pieniądz, mimo że wiemy, że z natury jest bezpłodny, to jednak się rozmnaża, ale tylko wtedy, kiedy krąży. Tak? I takim doskonałym miejscem wszędzie jest właśnie Stare Miasto. Tak? To, co w tej chwili jest zarżnięte, to w naszym zamyśle jest to miejsce do prowadzenia właśnie tych biznesów, które Państwo prowadzicie. Rzemiosła drobnego handlu. Starówka. Konkretnie właśnie tu na Spiszach się może koncentrujemy, ale rzeczywiście ulica Spiszowa to jest naprawdę wyjątkowo piękna ulica. Ale kiedy zamkniemy oczy i uruchomimy wyobraźnię, kiedy je otworzymy, to niestety. Rynny, wystające ze ścian kable i śmietniki, o których po prostu się człowiek potyka, prowadząc tam wycieczki. To jest rzecz, no, to jest nie do wiary, że tak jest. Musimy, proszę Państwa, to zmienić. To powinna być ulica, kiedy Pani, jeśli nie ma już lepszego pomysłu, bo już wszystko Pani pokazała, co jest fajnego w tym Grudziądzu, a trochę jest. Kiedy nie masz lepszego pomysłu na spędzenie wieczoru, czy pójście z dziećmi właśnie, Heniu, tak? Kiedy rodzice nie wiedzą, co zrobić, no to powinien być taki pewniak w ciemno. Idziemy na Stare Miasto. I tam już powinien nas wabić. Zapach, no nie powiem pizzy, może jakiś staropolski. Tak? Muzyka, najlepiej grana na żywo. Na statku. Może przez jakieś takie trupy, nie wiem, średniowieczne, nie wiem, gitarzystę. Kino małe, dlaczegoż by nie, na 30-50 osób. Tak? Puszczane z taśmy. Słucham? A no właśnie o to chodzi, że tą część w tych planach rewitalizacji, tak, zamierzamy w ten sposób urządzić, że albo będą mieszkali tam tacy, którzy chcą mieszkać w takiej części, będą z tego dumni, tak, albo te lokale będą wykorzystane właśnie na tego rodzaju działalność.
gastronomiczną, rzemieślniczą, wytwórczą. Najlepiej, jeżeli jeszcze gdzieś by zahaczała o średniowiecze. W ogóle byłoby bardzo fajnie, gdyby można było jakąś windą zjechać sobie, tak? Na przykład niepełnosprawni z góry ze Spiszowej na dół. A na dole to samo, ciąg. Znowuż kawiarenki, kawiarnie i tak dalej. Prawda? I to jest do zrobienia. To jest do zrobienia. Jestem na tyle stara, że pamiętam do 3 stycznia. Na terenie tej posesji między Aleją 23 stycznia a Rybacką mieści się hala. Pan jako przewodnik na pewno wie. Taka 19-wieczna, 1905 roku. No tak, taka konstrukcja, ona straszy w tej chwili. Tak, 1905 rok oddana, w środku konstrukcja zupełnie drewniana. Ja wtedy zgłosiłam taką propozycję, żeby miasto Grudziądz, które słynęło przez wieki z tego, że było nie tylko portem na drodze pszenicy z tych obszarów różnych do za granicę, ale że był tutaj rzemiosło, a potem przemysł. Dwudziestolecie międzywojenne i również wcześniejsze okresy to było to miasto, które rozkwitło dzięki przemysłowi, prawda? Dzisiaj nie ma nawet śladu po tym przemyśle. Ja proponowałam, żeby w tej hali, że jak Hydrowakum sprzedawało to, żeby chciało przekazać to miasto nieodpłatnie, żeby zrobić tam, jak proponowałam, Muzeum Przemysłu Grudziąckiego. Takie w stylu, takim, że są postaci jakieś, że dzieciaki przyjdą, to się dowiedzą, jak tam coś odlewali, wylewali, coś robili. Ta sprawa upadła. Hala jest w trzecich rękach prywatnych, rozpada się kompletnie, a Grudziądz tak naprawdę, moja córka, która już jest no, prawie 30-latką, ona nie może uwierzyć, że w Grudziądzu kiedyś był taki wielki przemysł. Powiem tak, odpowiem Patka, to jest 5000 głosów. To wcale nie jest tak łatwo iść i zabrać. Chcemy zmniejszyć inicjatywę obywatelską do 1000 głosów. I wtedy, kiedy taka inicjatywa obywatelska zostanie wniesiona do przewodniczącego Rady Miasta, będziemy mogli usiąść z radnymi nad tym i nad tym, podyskutować. Gdyby tak było do tej pory, to prawdopodobnie pani, która zabiegała tak naprawdę o ten statek, już by dzisiaj tym statkiem pływała. Więc myślę, że jeżeli taka możliwość będzie, to do miasta właśnie po to, żeby pokazać ludziom, że chcemy ich słuchać, do przewodniczącego Rady Miasta, takich inicjatyw podobnej właśnie jak pani, czy w zupełnie innych dziedzinach gospodarki, będzie wpływało więcej. Chcemy to robić, chcemy tego słuchać i chcemy o tym rozmawiać. Ja jeszcze zaraz oddam mikrofon, ale tylko chcę państwu powiedzieć, żebyście pamiętali o tym, jak już wszystkie pytania będą zadane, że opowiem państwu taką historię, moją związaną tutaj z Grudziądzem. I zobaczycie wtedy, że tak naprawdę zasługuje na to, żeby być tu prezydentem. Przypomniało mi się, po latach wielu. Oświeżone. No to ja już tak jestem ciekawy, co to będzie za historia, że zapomniałem, co miałem powiedzieć dalej. Nie, ale proszę państwa, bo o co chodzi? Kiedy już trochę to inaczej ułożymy, tak? Urządzimy. To nie dość, że jakby taki ten popyt wewnętrzny się wytworzy sami z przyjemnością, chętnie, tak? Pójdziemy, napiszcie czegoś, coś zjeść, coś kupić. Dzieci poślemy może do jakiegoś warsztatu garcarskiego albo tkackiego, a w międzyczasie sobie jakoś zorganizujemy sympatyczny wieczór. I co jest jeszcze, wydaje się, no, taką piętą achillesową z tego miasta, to kompletnie niespójna i właściwie nie wiadomo dokąd zmierzająca i do czego promocja tego miasta. No, przy założeniu, że ona w ogóle istnieje. Bo rozumiem, czym jest promocja. Dobrze. A więc jest to generalnie antypromocja, tak? I skupianie mieszkańców i jeszcze innych namawianie do tego, żeby według jakiejś kratki, hasz się gromadzić, być z tego dumnym, to w ogóle jest jakieś nieporozumienie. Oprócz tego... Monika jeszcze. Państwa serdecznie, jestem młodym przedsiębiorcą. 10 lat zajmuję się turystyką, jestem po studiach turystycznych typowo. Całe życie kształcę się w tym kierunku i państwu opowiem, jak wyglądają targi turystyczne międzynarodowe w Poznaniu, z których wróciłam tydzień temu. Z roku na rok nic się nie zmienia. Czyli jak wygląda promocja naszego miasta. Promocja miasta, powiem państwu szczerze, że jest dla nas najważniejsza.
Toruń ma się czym poszczycić, tak? Tam jeżdżą wycieczki. Ile tych wycieczek jeździ u nas? Biura podróży w Polsce, powiem Państwu, na dzień dzisiejszy, jedno biuro w Polsce ma wycieczkę do Grudziądza połączoną z Bydgoszczą. To jest jedyne biuro w Polsce, których jest tysiące. Co my mamy w sobie takiego? Dlaczego tutaj ludzie nie jeżdżą? Na targach wygląda to tak, że mamy stoisko razem z Nieszawą, z Toruniem. Nie potrafimy wydać pieniędzy na stoisko, które de facto kosztuje 6 tysięcy złotych. No, to są śmieszne pieniądze, tak? Jeśli miasto nie potrafi o to zadbać, to jest naprawdę dla nas porażka. Ludzie, którzy pracują przy tych targach, wystawiają i promują nasze miasto, kompletnie nie mają zielonego pojęcia, co mają powiedzieć turyście, który przychodzi na ich stanowisko, ponieważ w tym roku, ja to właśnie sobie podejrzałam, zrobiłam zdjęcia, tak też było w zeszłym roku, gdzie powtarzają się pocztówki Mariusza Nasieniewskiego, który robi widok z Pichrzy i z roku na rok turysta, który przychodzi do stoiska, widzi te same pocztówki. Dlaczego? Nie potrafimy się wystawić na przykład z wisełką, z majonezem, tak? Prezydent Malinowski rozdawał dżem w słoikach, także na targach można się poszczycić też majonezem. No ogólnie, jeśli chodzi o inne miasta, czyli na przykład cały region Mazowsze, wykupuje sobie stanowisko sam. Śląsk wystawia, nie wiem, zespół pieśni i tańca Śląsk. Tego się bardzo fajnie słucha. To są regiony znane, atrakcyjne. Grudziądz jest nieznany, bo jest to źle robione i praktycznie nie są nakładane na to żadne finansowe sprawy. Powiem Państwu przykład gminy Borne-Sulinowo. Bardzo mała gmina, tak?